Początki mojej znajomości osobistej chyba przypadają na drugą połowę lat 60., kiedy sytuacja w Polsce po okresie pewnego kilkuletniego odprężenia pod polskim październiku 56 zaczęła się w połowie lat 60. w dobie tak zwanego moczaryzmu też na nowo zaostrzać i dla ludzi wiernych Kościołowi, bezpartyjnych i próbujących szukać innych dróg powstawały sytuacje kolizyjne, trudne, sytuacje wyboru, sytuacje uników, bo były różnego typu i naciski z jednej strony i syrenie głosy z drugiej strony, aby wmanipulować pewne koła katolickie we współpracy z komunistami, bez biskupów, czy poza biskupami, czy przeciw biskupom. Wiemy, że takie organizacje powstały, było ich kilka. Nie jest to moim zadaniem tutaj o tym mówić. Ja byłem związany wyłącznie z Tygodnikiem Powszechnym, w pewnym stopniu również z wydawanym w Warszawie od już końca lat 50. Miesięcznikiem Więź, gdzie co pewien czas coś pisałem, na ogół z zakresu historii najnowszej albo recenzji książek, ale główna moja działalność piórem zawodowa i formalna i faktyczna była związana z Tygodnikiem Powszechnym. Pierwszy taki styk był chyba wywołany ankietą, którą ja zdecydowałem się w porozumieniu z Jerzym Turowiczem ogłosić w marcu 1963 roku w Tygodniku Powszechnym na temat współdziałania Polaków z prześladowanymi Żydami w czasie II wojny światowej. Ta ankieta przyniosła nieoczekiwane pozytywne wyniki. Napłynęły setki listów i relacji nie tylko z Polski, ale z różnych części świata, nawet z Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, od Polaków i polskich Żydów o ich doświadczeniach. Zaufanie, kredyt zaufania, którym się cieszył Tygodnik Powszechny i Turowicz od lat, autoryzacja Tygodnika przez koła kościelne, również fakt, że ważne pisma emigracyjne, jak wtedy jeszcze wydawane w Londynie Wiadomości, jak Kultura Giedroycia, przedrukowały ten apel o nadsyłanie materiałów i tym samym niejako współautoryzowały tę inicjatywę, przyczyniły się do tego, że pod skrzydłami Tygodnika rozwinęła się akcja zbierania dokumentów, współdziałania ludzi, budowania mostów, dzieł miłosierdzia, dzieł solidarności, dzieł wyciągania ręki i to było w Tygodniku w granicach ograniczonych zachowaniem i regułami cenzury komunistycznej, cząstkowo publikowane już w roku 1963 i w roku 1964. Zrodziła się wtedy myśl wydania tego, jeżeli by się to udało, w jakimś wyborze w formie książkowej. Kardynał, wtedy jeszcze arcybiskup, potem kardynał, bo to się w tym czasie stopniowo w 60. latach zmieniało, Wojtyła wiedział o całej tej sprawie oczywiście, nie tylko dlatego, że Tygodnik dokładnie od pierwszego egzemplarza, jaki przychodził do niego po wydaniu, czytał, ale również dlatego, że sam do niego i pod nazwiskiem teksty teologiczne i pod pseudonimem Andrzej Jawień swoje poezje niejednokrotnie drukował. Więc był poniekąd, można by tak powiedzieć, troszkę przenośnie, był moim redakcyjnym kolegą, bo był współtwórcą treści Tygodnika, choć oczywiście nie uczestniczył w żadnych procedurach organizacyjnych redakcji. Karol Wojtyła bardzo popierał to moje działanie, które on rozumiał zapewne w innym wymiarze, głębszym i szerszym, jakiegoś budowania pomostu psychologicznego, moralnego. Ja rozumiałem jako historyk, jako obowiązek dania dokumentacyjnego wyrazu wiedzy i pamięci ludzi, którzy wtedy jeszcze żyli, a dzisiaj na przykład, w chwili, kiedy te dokumenty i materiały funkcjonują własnym życiem, no bo są wydrukowane, ogromna większość tych autorów nie żyje, bo musiałaby przeżyć następnych, prawda, 40 kilka lat, a to byli bardzo często ludzie już nie
bardzo młodzi, no bo pamiętali wojnę, która była wtedy już przed laty 20 kilku, czyli naturalnie dzisiaj mieliby w większości między 90 a 100 lat, może pojedynczy żyją, ale na ogół już bohaterów tego działania nie ma, któremu dalekowzrocznie patronował Wojtyła. W drugiej połowie lat 60., wtedy kiedy już zachodziły te procesy tak zwane przedmarcowe w Polsce i później marcowe, byłem pierwszy raz w mieszkaniu księdza już kardynała, był tam wtedy, jak pamiętam, Jerzy Turowicz, Józefa Henelowa, Jacek Woźniakowski. Nie pamiętam, czy był wtedy Stefan Kisielewski, który mieszkał już w Warszawie. Był z całą pewnością Krzysztof Kozłowski, chyba również Marek Skwarnicki i była to jakaś rozmowa o bieżących sprawach tygodnika. Nic takiego, co w samej treści rozmowy utkwiłoby mi głębiej w pamięci, czyli nic bardzo ważnego. Rozmowa była zresztą pełnym głosem, jeżeli były jakieś podsłuchy, to było to prawdopodobnie brane pod uwagę, o tym się nie mówiło, ale u niego w domu przy stole, przy skromnej bardzo kolacji ta rozmowa dała mnie pierwszy raz możliwość obserwowania człowieka w jego zachowaniu w takiej sytuacji poważnego naradzania się. Mianowicie był człowiekiem przede wszystkim słuchającym. Ani nie przerywał nikomu, ani nie wtrącał się, ani nie reagował żadnym nawet wtrąconym słowem, najwyżej miną na to, co słyszał. Chwilami podpierał głowę i lekko pochylał i jak gdyby nieobecny, bardzo uważnie słuchał, bo później, kiedy zabrał głos, okazało się, że bardzo precyzyjnie słyszał to, co wydawało się, że niejako uchodzi uwadze, no może zamyślonego, może znużonego kardynała, a tak nie było. Była to nieobecność pozorna, introwertywna, odbiór precyzyjny i to były pierwsze moje wrażenia. Pod względem pokoleniowym byliśmy bardzo dokładnie zbieżni, dlatego że ksiądz kardynał był ode mnie kilkanaście miesięcy tylko starszy i krótko mówiąc, ja się urodziłem, kiedy on ledwie chodził i w związku z tym należeliśmy do tej samej formacji wychowanej w Polsce niepodległej przed rokiem 1939, z tą różnicą, że on był wychowany w małym prowincjonalnym mieście Wadowice, w innej tradycji trochę, bo w dawnym zaborze austriackim, a ja w stołecznej Warszawie urodzony i wychowany. Jego ojciec był oficerem niskiej rangi, potem już emerytem, skromnym człowiekiem, mój ojciec był urzędnikiem, a więc też nie należał do żadnych elit, ale do ludzi o ustabilizowanym trybie życia. Czyli stanowo, czy klasowo, czy jak to nazwać, nie byliśmy od siebie odlegli. Pod względem zainteresowań, jak się później miało okazać, bardzo zbieżni, bo on w 1938 roku poszedł na Uniwersytet Jagielloński na polonistykę i tam się interesował, jak dzisiaj wiemy, szczególnie teatrem, życiem kulturalnym szerzej, nie tylko tekstami literackimi, ale wiemy, że był miłośnikiem Słowackiego, Wyspiańskiego, Norwida, to wiemy z różnych przekazów, wypowiedzi, wspomnień ludzi. A ja, skończywszy szkołę, robiąc maturę rok później, w 1939 roku, już wojna wybuchła, dopiero na konspiracyjne studia mogłem wstąpić na Uniwersytecie Warszawskim i wstąpiłem też na polonistykę i byłem uczniem warszawskich polonistów, tym Juliana Krzyżanowskiego, Zofii Szmydowej i innych, prawda? I też interesowałem się literaturą polską, szczególnie okresu romantyzmu i pozytywizmu, czyli tą późniejszą. Czyli powiedziałbym, że takie nie w wymiarze teologicznym, czy w wymiarze powołania, które on miał, a którego ja nie miałem, ale czyli trudno mi to w ogóle w tych kategoriach porównywać, ale w wymiarze zainteresowań pokoleniowych należeliśmy do tej samej grupy Polaków,
młodych mężczyzn przed wojną, którzy akurat nie interesowali się techniką, fizyką, chemią, gospodarką rolną czy rybołówstwem, tylko polonistyką, literaturą, teatrem. No to jest pewna tylko grupa. Nie taka znowu bardzo w każdym kraju wielka. W tym sensie mogę powiedzieć, że czułem się troszkę jako człowiek, niezależnie od roli arcybiskupa, z którym jako duszpasterzem się właściwie nie stykałem, bo sam żyłem na terenie innej diecezji, chodziłem do kościoła w Warszawie. W Krakowie z kościołem miałem minimalne kontakty, ale w wymiarze ludzkich doświadczeń i pokoleniowych doświadczeń należeliśmy do tego samego w szerszym rozumieniu kręgu Polaków. W drugiej połowie lat 60. później niż do Izraela, udało mi się wyjechać, ale to zupełnie inna historia, do Niemiec. I wtedy zaczęły się pewne moje obserwacje i kontakty. Było to w roku listu głośnego biskupów polskich do biskupów niemieckich, współpodpisanego również przez biskupa, arcybiskupa, jeszcze nie kardynała Wojtyłę. W roku 65 w listopadzie pod koniec Vaticanum Secundum, Soboru Watykańskiego II. Oczywiście, ponieważ w tymże roku, kilka miesięcy wcześniej, byłem w Niemczech, byłem na zaproszenie i w kontakcie później praktycznie z tym środowiskiem kół katolickich. I okazało się potem, że ta moja nowa rola bardzo przypadła do gustu kardynałowi Wojtyle do tego stopnia, że Andrzej Bardecki w późniejszych latach otrzymywał ode mnie relacje dość szczegółowe, te, które nie mogły być napisane z mojego każdorazowego pobytu, rozmów, szczególnie w kołach kościelnych, ale i laikatu w RFN-ie. I z kolei przed wyjazdami, bo potem było ich parę, niewiele, ale parę, dwa, potem chyba trzy, ja rozmawiałem z Bardeckim, to się zawsze rozmawiało nie w budynku na Wiślnej 12, nie w redakcji, tylko na plantach i półgłosem na ucho, kiedy pytałem go, powiedz szefowi Andrzeju, że A, B, C i dowiedz się, czy szef nie ma jakichś wskazówek albo zaleceń. I on się znów ze mną spotykał i jeżeli miał do mnie interes, abym przyjechał do Warszawy, to on mi telefonował i normalnym głosem mówił, a słuchaj, są jakieś napłynęły materiały, maszynopisy, chciałem, żebyś zobaczył, czy to coś warte, przyjedź do Krakowa, to pomówimy o tym. Ja to rozumiałem, że jeżeli dzwoni Bardecki, a nie ktoś z tych, kto redagują pismo, to dotyczy to nie tekstów redakcyjnych, tylko jakichś jego spraw, które on ma ze swoim i moim pośrednio szefem, księdzem kardynałem. No i przyjeżdżałem zaraz z koleją. Chyba był to rok 71, o ile się nie mylę, istnieje dokumentacja. Zrobiono w klasztorze ojców dominikanów na Solarskiej w Krakowie całodzienną, czy nawet półtora dniową sesję naukową dotyczącą historii Kościoła od średniowiecza do czasów bieżących w sekcjach i grupach, gdzie historycy Kościoła i historycy ogólni mówili o historii Kościoła w Polsce. Ja z kolei brałem udział w sekcji ostatniej dotyczącej dziejów Kościoła w czasie II wojny światowej. To już nie wychodziło poza rok 45, czyli okres komunizmu nie wchodziło oczywiście, ale okres okupacji, martyrologii Kościoła, walki Kościoła z skutkami okupacji, prób przetrwania, tajnego kształcenia seminarzystów, tajnego działania społecznego i wychowawczego, tajnego działania publikacyjnego. To było objęte jeszcze tematem sesji. Ja miałem tam jeden z referatów czy komunikatów. Uczestnikiem tej sesji nie przez cały czas, ale przez szereg godzin był przychodzący sobie pieszo z bardzo pobliskiego swojego pałacu, bo kto zna Kraków, to kościół dominikanów jest 200-300 metrów odległy tylko od pałacu arcybiskupiego, ksiądz kardynał Wojtyła, który sobie tak siedział znowu, albo podparty, albo z opuszczoną głową, takim dość charakterystycznym pozycji czy geście skupienia i słuchał. I słuchał tych referatów, tych komunikatów, czasami sobie coś w jakimś notesiku krótko notował, ale zasadniczo był takim cichutkim słuchaczem, obserwatorem, niby jakiś pilny
uczestnik seminarium jakiegoś, a nie jakiś znaczący, a najważniejszy wtedy w hierarchii Kościoła w Krakowie i jeden z najważniejszych w Polsce człowiek. Ja w roku 78, ponieważ byłem już wtedy żywo zainteresowany sprawami niemieckimi, obserwowałem z wielką satysfakcją fakt, że we wrześniu 1978 roku odbyła się podróż studyjna na zaproszenie Episkopatu Niemiec do Niemiec, całej grupy polskich kardynałów i biskupów, i w tej podróży uczestniczyli zarówno kardynał Wyszyński, no oczywiście, który jeszcze wtedy prawdzie już nadwątlonego zdrowia, ale był czynny i sprawny, było to 3 lata przed jego późniejszym zgonem, jak się okazało, ale uczestniczył również kardynał Wojtyła, no człowiek wtedy w sile wieku, no bo ledwie 58-letni. Mnie to interesowało i czytałem różne doniesienia, jeśli zdobyłem prasę niemiecką, co gdzie robią, byli w kilku kluczowych dla Kościoła katolickiego punktach życia religijnego i społecznego w Niemczech. I podróż objęła naturalnie również katolicką Bawarię i katolickie dominująco w strukturze swojej wyznaniowej miasto Monachium, no miasto wielkości Wiednia czy Warszawy mniej więcej, większe znacznie od Krakowa. I dlaczego wymieniam Monachium? Dlatego, że w Monachium, w tamtejszym katedrze, ksiądz kardynał Karol Wojtyła wygłosił homilię, tradycyjnie się mówiło kazanie, w czasie mszy po niemiecku. I było to ostatnie kazanie, jakie on wygłosił poza Polską, przed wyjazdem na konklawę, ponieważ było to w ostatnim tygodniu września 1978 roku. Po tej podróży, ostatniej zagranicznej przed konklawę, ksiądz kardynał Wojtyła z innymi wrócił, pojechał do Krakowa i w ciągu, jak wiemy, niewielu dni, bo nie wiem, dokładnie jest to w kalendarium do sprawdzenia, na początku drugiej dekady października wyjechał do Rzymu, gdzie w niedzielę 15 zaczęło się października 1978 roku, zaczęło się oficjalnie konklawę. 16 października zaczynałem zajęcia moje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym pracowałem od 1974 roku jako starszy wykładowca na sekcji historii Wydziału Nauk Humanistycznych. Dziekanem był wtedy najpierw Jerzy Kłoczowski, później Zygmunt Sułowski, obaj katolicy, obaj jakowcy, co mnie jako szczególny sposób pokoleniowo i myślowo do tych kolegów moich zbliżało, jako dawnego akowca. I 16 października odbyłem normalne zajęcia z moimi studentami. Pierwsze zajęcia po przerwie wakacyjnej w 78 roku. Udałem się do pokoju, który tam zajmowałem, bo następnego dnia, czyli 17, miałem jeszcze też zajęcia i nagle pod wieczór zaczął jakiś szum na korytarzu, no ja tam siedziałem, coś czytałem, wyszedłem, tam kręcili się i świeccy, i duchowni i mówili, jest wiadomość radiowa z Watykanu, Karol Wojtyła jest papieżem. Ja się o tym wobec tego dowiedziałem na jego, w pewnym stopniu i mojej uczelni, w czasie jego obecności na konklawę, a mojej obecności normalnej, zawodowej w Lublinie. Poruszenie było ogromne, ale nie mogłem tego obchodzić ani z rodziną, ani z bliskimi przyjaciółmi, bo byłem w innym mieście i miałem dalej obowiązki. No, zaraz zatelefonowałem do Jerzego Kłoczowskiego, pamiętam, do niewielu jeszcze innych moich takich bliższych kolegów, bo sam mieszkałem przy uczelni, w takich pokojach dla przyjezdnych i telefonowałem oczywiście do domu, miałem już wiadomości o przekazach telewizyjnych i te telefony wtedy to nie były to, co dziś, to trzeba było nieraz czekać i pół godziny na połączenie Lublin-Warszawa. To dzisiaj zapomniane rzeczy, ale to wszystko było wyrazem pewnego wysiłku czy zaangażowania, żeby się porozumiewać ze sobą, a nie kliknąć czymś, prawda, i rozmawiać z całym światem. No i
w nocy został wywieszony na frontonie kulu, nie wiem przez kogo, przez studentów chyba, a może i nie tylko studentów, przygotowany transparent, niewątpliwie za zgodą rektora, którym był ojciec Krąpiec Dominikanin, wywieszony na frontonie kulu, który brzmiał „Nasz profesor papieżem”. Ponieważ fronton kulu Alei Racławickiej to jest jedna z centralnych arterii miasta Lublina, kto Lublina bliżej nie zna, to warto to wyraźnie przypomnieć, no to tak jakby na centralnej arterii jakiegoś miasta innego był wywieszony na poziomie pierwszego piętra, a więc dla każdego widoczny duży transparent, który odnosi się do takiego faktu. Było to w Polsce komunistycznej, kiedy dawanie wyrazu radości jakiejkolwiek powodu przeżyć Kościoła katolickiego było raczej zarezerwowane dla świątyń i liturgii, ale jednak na ulicach, może poza dniem jakiejś procesji, mało egzemplifikowane i bardzo ograniczone. O tym trzeba wyraźnie powiedzieć. No, kiedy Karol Wojtyła został papieżem, no to oczywiście sytuacja się całkowicie zmieniła. Ja nie należałem do ludzi takich, którzy mogliby bez przeszkód podróżować, czy mieli legitymację, aby próbować go odwiedzać. Inni moi koledzy, niektórzy z redakcji takich możliwości dostąpili, ale jak wiemy, 2 czerwca 1979 roku, a więc stosunkowo bardzo krótkim czasie, no powiedzmy sobie 9 miesięcy od wstąpienia na stolicę Piotrową, Jan Paweł II przybył swoją pierwszą pielgrzymką do Polski. Wiadomo jest, że ta pielgrzymka zaczęła się na lotnisku Okęcie w Warszawie, a zakończyła na lotnisku Balice w Krakowie i trwała około tygodnia. Ale mnie bardzo zależało i z powodów uczuciowych, i powodów poznawczych jako historykowi, z ciekawości po prostu na tym, żeby jak najwięcej wiedzieć, widzieć i uczestniczyć. Z kolei Tygodnik Powszechny, którego pracownikiem nadal byłem, etatowym pracownikiem pobierającym uposażenie, prawda, zobowiązywał mnie, abym w Warszawie, no, będąc na miejscu, człowiekiem stąd, jakoś obsłużył te wydarzenia. Wiadomo, że Tygodnik to nie dziennik, nie może konkurować z takimi mediami, musi inaczej pisać, jakoś bardziej refleksyjnie, nie krótkie wiadomości, tylko jakąś reminiscencję, refleksję, myśl, rozmowę, no, czyli prawa dziennikarskie są inne. Ja byłem tego świadom, byłem przecież starym dziennikarzem i doświadczonym, ale nie miałem takiego doświadczenia, aby towarzyszyć jakiejkolwiek pielgrzymce, jakiegokolwiek papieża. No, takich doświadczeń zupełnie nie miałem. Mój skąd? Byli dziennikarze, którzy mieszkali w Rzymie, widywali różne wydarzenia kościelne, ale nie ja. I w związku z tym wszystko było dla mnie nowe. Wszystko mnie niesłychanie angażowało. Ze skóry wychodziłem, aby no, zachować się należycie, sprostać. Naprawdę zależało mi na tym, to zrozumiałem. Ale miałem poczucie, że są to wydarzenia wyjątkowe, nie tylko w skali mojego życia, ale wydarzenia wyjątkowe, co do tego nie miałem wątpliwości, w skali życia narodu i świata, w skali życia Polaków, katolików w całym świecie i całej ludzkości. Nie miałem żadnej wątpliwości, że wybór Jana Pawła II, czyli Karola Wojtyły na papieża, to jest znak Boży. Nie miałem żadnej wątpliwości, że jest to widoczna, jakby to powiedzieć, potocznie bezpośrednia ingerencja Ducha Świętego w umysły i serca kardynałów, którzy podjęli tę decyzję 16 października na konklawę. Przeżywałem tą historyczną liturgię 2 czerwca po południu na Placu Zwycięstwa, to jest z powrotem Plac Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w której padły słynne słowa modlitwy do Ducha Świętego: „Wstąp Duchu Święty i odnów oblicze ziemi, tej ziemi”. Mogłem wtedy się poruszać między rzędami siedzących i stojących setek, mówi się o ponad milionie ludzi w sumie w Warszawie, którzy przybyli na
tę wielką uroczystość i z bliska obserwować i zachowania ludzi, i obecność, i reakcje. Mogą obserwować przejście Jana Pawła II z kardynałem Wyszyńskim do grobu nieznanego żołnierza, pochylenie się nad grobem nieznanego żołnierza, modlitwę i aluzję do powstania warszawskiego i do walk o niepodległość tak niedawnych, które były tak parodiowane w sensie nauczania historii, przekręcane interpretacje, przemilczane czyny, to zostało tym jednym wystąpieniem przywrócone do miary wielkich i godnych szacunków wydarzeń, które powinny być częścią myślenia ludzi kochających Boga i Ojczyznę. Tak ja to odbierałem. Msza w Oświęcimiu była do głębi poruszająca, bo tam Ojciec Święty po raz pierwszy i pierwszy papież w ten sposób zabrał głos na terenie Brzezinki-Birkenau przy tym pomniku znanym do dziś istniejącym, gdzie są płyty z napisami w językach narodów, ludów, które były w Oświęcimiu ofiarą eksterminacji. Wobec tego oczywiście jest i płyta rosyjska i hebrajska dla upamiętnienia Żydów, choć bardzo wielu z nich z całą pewnością w ogóle po hebrajsku nie mówiło, ale jest to jak gdyby skrótowe upamiętnienie. I Ojciec Święty przy tych dwóch tablicach zatrzymał się specjalnie i w odniesieniu do każdej z nich, i do żydowskiej, i do rosyjskiej, co w Polsce było zupełną nowością, to był taki temat, o tym się nie mówiło, o Rosjanach się nie mówiło. Urzędowo się mówiło, pisało, prywatnie się nie mówiło, kościelnie się nie mówiło. To nie był temat. Ponieważ nie można było mówić wszystkiego, to nie mówiono niczego. A tutaj Ojciec Święty się odniósł do tych, którzy byli męczennikami, którzy ginęli i wydobył ludzką komponentę historii, ludzką więź jako ojciec ludzi różnych wyznań. Tam były telewizje z całego świata i radio z całego świata. Komuniści robili co mogli, aby zaopatrywać ich swoje komentarze, biuletyny w kilku językach. No był to aparat potężny, prawda? Ale bardzo szybko dziennikarze z krajów wolnych świata zorientowali się, że polegać trzeba na nieoficjalnych kanałach w Polsce, ale zawsze w naszej tradycji kościelnej, ale w ogóle narodowej funkcjonowały. I 3 listopada 1995 roku pierwszy raz spotkałem bliska i w cztery oczy Jana Pawła II jako papieża. Nie z daleka, nie w czasie liturgii, nie w telewizji, nie w radio, tylko osobiście. To oczywiście zupełnie inna kategoria przeżyć i wspomnień. Data nie była przypadkowa. 5 listopada, czyli dwa dni później, miała się odbyć w Polsce pierwsza tura wyborów prezydenckich. Wśród wielu kandydatów dwaj byli obdarzeni największymi szansami. Lech Wałęsa, który zabiegał o reelekcję, i Aleksander Kwaśniewski. Inni oczywiście mieli mniejsze szanse, ale byli. Domyślałem się, że zaproszenie ze strony Watykanu, zaproszenie przez tego papieża nie dotyczy spraw religijnych, bo niby o jakim miał ze mną rozmawiać. Miał nuncjusza w Warszawie i ja nie byłem człowiekiem formalnie działającym w strukturach Kościoła, poza tym, że byłem wierzącym człowiekiem, ale zostałem przyjęty w sposób wyjątkowo zaufany i serdeczny. Rozmowa była w cztery oczy, nawet bez ojca księdza Stanisława, tylko w cztery oczy i bez żadnego protokołu i notatki wobec tego. Są z niej fotografie początkowe, dokonane przez włoskiego fotografa. Rozmowa trwała ponad pół godziny, bo kiedy minęło pół godziny i uchyliły się drzwi jako delikatne przypomnienie, że półgodzinny okres audiencji mija, to siedzący obok mnie przy biurku takim na kanapce, ja obok na fotelu, Jan Paweł II powiedział do mnie pod półgłosem: udajmy, że nie zauważyliśmy. Jak się te drzwi uchyliły i rozmawiał ze mną dalej. Rozmawialiśmy wtedy o sytuacji w Polsce, o oczekiwaniach, jak ja je oceniam,
o kandydatach i co z tego może wyniknąć. Jeszcze za wcześnie na ogłaszanie wyników tej rozmowy. One będą przekazane pisemnie do wiadomości jeszcze w ciągu następnych lat, prawda? Ale charakterystyczne było, że pewien ustęp rozmowy Ojca Świętego ze mną poświęcony był w ciepłej formie bardzo osobistym wspomnieniom szkoły, formacji młodzieży, porównania z dzisiejszą młodzieżą, problemowi autorytetów i braku autorytetów, których młodzież zawsze potrzebowała i bardzo potrzebuje. Powiedział do mnie, no mieliśmy Piłsudskiego, to były lata. Wspominaliśmy lektury szkolne, wspominaliśmy trochę literaturę, wspominaliśmy program szkolny i w pewnym momencie użyłem takiego zwrotu, Ojcze Święty, bo taka była bezpośrednia rozmowa, nie wasza świętobliwość, ale tylko przy biurku, mój Ojciec Święty, kiedy Ojciec Święty chodził do gimnazjum państwowego w Wadowicach, to ja chodziłem do katolickiego gimnazjum prywatnego świętego Stanisława Kostki w Warszawie. A on położył rękę na mojej dłoni i mówił, o widzi pan, to ja musiałem dużo więcej nadrobić. Krótka wizyta, ale niezmiernie ważna, pierwsza w historii taka Parlamentu Polskiego i pierwsza w historii papiestwa Ojca Świętego w Sejmie Rzeczypospolitej. W czerwcu też 1999 roku. Ja byłem wtedy jednym z senatorów, z Warszawy, senatorem z Krakowa był na przykład Krzysztof Kozłowski, był senatorem z Lublina Wiesław Chrzanowski, ja wymieniam takich powszechnie znanych ludzi. Senat był cały obecny też i rząd i Sejm. No i bardzo bliskiej odległości, niewielu metrów od mównicy słuchaliśmy Jana Pawła II i obserwowaliśmy Jana Pawła II. Był to moment, trzeba przypomnieć dzisiejszym i późniejszym słuchaczom i widzom, niezmiernie ważny politycznie. Polska od kilku miesięcy była w NATO. Dosłownie dopiero od trzech miesięcy. Polska jeszcze nie była w Unii Europejskiej. Opinia polska była podzielona. Również opinia katolicka, również częściowo opinia episkopatu. Czy wejście do Unii jest rzeczą słuszną, czy niesłuszną, czy pozytywną, czy może czymś zagrażającą. Były różne opinie. Jan Paweł II zajął stanowisko bardzo wyraźne, że Unia ma być wspólnotą wartości, że jeżeli nawet tak nie w pełni jest, czy może nie będzie to łatwe do osiągnięcia, to potrzebna jest obecność w Unii, wejście do Unii i działanie wewnątrz Unii na rzecz głoszenia tych wartości.